To już ostatni wykład z cyklu obliczanie, wyznaczanie całki nieoznaczonej z funkcji danej. Jeżeli ta funkcja jest ciągła, to mamy pełną gwarancję, że na zbiorze, gdzie ona jest ciągła, całkę nieoznaczoną, albo inaczej funkcję pierwotną ma. Ta całka nieoznaczona to jest jedna funkcja pierwotna, czyli funkcja różniczkowalna, której pochodną jest wyjściowa dana funkcja plus stała. Tak wygląda cała rodzina wszystkich funkcji pierwotnych. W jakim jesteśmy miejscu w wyznaczaniu tych funkcji pierwotnych? No więc umiemy wyznaczać funkcje pierwotne z funkcji dość prostych. Dalej stosowaliśmy twierdzenie o całkowaniu przez części, twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie i algorytm z tym związany. Całkowaliśmy funkcje wymierne, chociaż też w części stosowaliśmy różne podstawienia i wreszcie całkowanie funkcji albo wyrażeń trygonometrycznych. Znajdziemy taki podrozdział w książkach, gdzie omawia się to oddzielnie. O co tu chodzi? Otóż my już niektóre funkcje trygonometryczne całkowaliśmy. Jeżeli ktoś weźmie całkę z sinusa x, no to jest elementarne, minus kosinus x i to znamy. Jeżeli weźmiemy całkę z sinus 3x dx, to też to umiemy wycałkować w pamięci, bo to jest minus kosinus 3x przez 3. Jeżeli ktoś weźmie całkę z funkcji trygonometrycznych sinus 3x razy na przykład kosinus 2x dx, to też umiemy już taką całkę policzyć, bo albo elementarnie poprzez zamianę tego na jedna druga całka sinus akurat 5x plus sinus x. Trzeba odpowiedni wzór na sumę sinusów zastosować i przejść z tego iloczynu właśnie na sumę i to już jest łatwe. Można też przez części dwa razy próbować i wyznaczyć taką całkę. Umiemy też liczyć całki może z funkcji trudniejszych, trygonometrycznych, jak sinus kwadrat x dx. Przypominam, że to już robiliśmy. Wystarczy zastosować tożsamość dla sinusa kwadrat, to jest 1 minus kosinus 2x przez 2 dx i to jest już łatwe. Podobnie całkę z kosinusa kwadrat, podobnie całkę z parzystej potęgi, na przykład kosinusa, wystarczy zapisać, że to jest kosinus kwadrat do kwadratu i za kosinus kwadrat napisać 1 plus kosinus 2x przez 2, podnieść do kwadratu i tak dalej. Także takie funkcje już całkujemy. No więc dlaczego specjalnie omawiamy całki z funkcji trygonometrycznych? Jest taki zwyczaj, że w literaturze, że omawia się szczególne podstawienia, ale w sytuacjach następujących. Otóż rozważa się całki z funkcji, które są takim modelem. To jest r od sinus, zaraz to skomentujemy, x, cosinus x dx. Otóż mamy pewną funkcję, która jest funkcją rzeczywistą dwóch zmiennych i nie będę w szczegóły wchodził. I jedną zmienną jest sinus, druga jest kosinus. Na przykład mamy taką całkę. Sinus do potęgi trzeciej x razy kosinus kwadrat x dx. To jest ten model. Na przykład całka z kosinus x przez 1 plus sinus x dx. To jest ten model. Całka sinus do czwartej x, kosinus do piątej x dx. To jest ten model. Ale są jeszcze inne funkcje. Otóż to już są funkcje i całki trochę trudniejsze. I omawia się w różnych sytuacjach, gdy ta funkcja jest nieparzysta ze względu na pierwszą, na drugą zmienną. Stosuje się różne podstawienia. To wszystko jest w literaturze zapisane. Ja nie będę w te szczegóły wchodził. Podam tylko kilka praktycznych rad. Weźmy przykład. Weźmy właśnie funkcję całkę tę, czyli całka sinus do trzeciej potęgi razy kosinus kwadrat x dx. No więc te ogólne zalecenia do takich funkcji mówią, że w takim przypadku skuteczne jest podstawienie. Proszę zobaczyć. Sinus jest w nieparzystej potędze, kosinus jest w parzystej. W takiej sytuacji skuteczne jest podstawienie kosinus x równa się t. Czyli patrzymy na funkcję, która jest w potędze nieparzystej i podstawiamy za kofunkcję do niej, czyli podstawiamy za kosinus. Dlaczego? Zobaczymy. Gdyby kosinus był w nieparzystej, to sinus byśmy
za sinus byśmy podstawiali. Gdyby i kosinus, i sinus był w nieparzystej, to wystarczy jedną. A gdyby obydwie były w parzystej potędze w takim iloczynie, to już literatura nam podpowiada, że wtedy tangens x równa się t jest lepszym podstawieniem. Ale trwamy przy tym podstawieniu, różniczkujemy stronami, czyli minus sinus x dx równa się dt. I proszę zobaczyć, wszystko jest przygotowane, bo nasza całka jest następująca, z następującej funkcji. Ten sinus x nieparzysty wiążemy z dx i to będzie minus dt, czyli będzie minus dt na końcu, a zostało sinus kwadrat, a sinus kwadrat to jest 1 minus kosinus kwadrat z jedynki trygonometrycznej. 1 minus kosinus kwadrat, czyli 1 minus t kwadrat razy i został kosinus kwadrat razy t kwadrat. I funkcja jest prosta, przeszliśmy na wielomian, to się równa minus i będzie całka z t kwadrat minus t do trzeciej dt. Mamy świadomość, że liczymy bardzo prostą całkę, czyli jest minus t do trzeciej przez 3 plus t do czwartej przez 4. To się równa. Może zacznę od dodatniego. Przechodzimy ze zmiennej t na kosinus, czyli będzie kosinus do czwartej x przez 4 minus kosinus do trzeciej x przez 3 plus stała c. No, trzeba by sprawdzić te rachunki jeszcze albo policzyć pochodną tej funkcji, zobaczyć, czy to jest to samo. Jeżeli gdzieś się pomyliłem w rachunkach, no to trzeba to skorygować. Za chwilę dalsze przykłady. Wypiszę jeszcze kilka całek z takich wyrażeń trygonometrycznych i dam wskazówkę na podstawienie. Uprzedzam, że rachunków do końca nie będziemy prowadzić, może z małym wyjątkiem. Otóż jeżeli będzie całka z takiej funkcji sinus do czwartej x razy kosinus do piątej x dx, to mamy odruch. Widzimy, kosinus jest w piątej potędze, skuteczne będzie podstawienie za sinus. I nie kontynuuję rachunków, równa się trzy kropki, dlatego że ten po zróżniczkowaniu już wyczuwamy, że będzie kosinus x dx równa się dt i ten piąty kosinus w iloczynie dx ładnie się zwiąże, zostanie sinus do czwartej, to będzie t do czwartej, a kosinus do czwartej to jest kosinus kwadrat do kwadratu, a kosinus kwadrat to jest 1 minus sinus kwadrat i przejdziemy na zmienną t i dojdziemy do całki z wielomianu. Jeżeli będzie całka z kosinus x przez, chyba taką miałem przed chwilą, 1 plus sinus x, oczywiście pracujemy na dziedzinie tej funkcji, o tym nie mówimy, ale to wszystko powinno być ustalane. Wtedy funkcja jest ciągła, całkę nieoznaczoną ma, czyli funkcję pierwotną ma. No więc patrzymy na funkcję, kosinus jest w nieparzystej potędze, czyli podstawiamy też za sinus x zmienną t i po zróżniczkowaniu będzie wszystko dobrze, bo będzie kosinus x dx to będzie dt, a tu będzie 1 przez 1 plus t i skończy się to logarytmem z 1 plus t, wartość bezwzględna. Idziemy ze zmiennej t na zmienną x i całka jest obliczona. To są takie sytuacje, powtarzam, jeżeli w takim iloczynie jak tu będą potęgi parzyste obydwie, to wtedy sinus x ani kosinus x nie będziemy podstawiać. Wtedy sugeruję, ale nie przeliczyłem takiego przykładu, podstawienie tangens x równa się t. I na koniec tej części o całkowaniu wyrażeń trygonometrycznych rzecz, która może jest ciekawostką. Otóż będą takie całki z wyrażeń trygonometrycznych, które trudno całkować podstawieniem sinus, kosinus, tangens, a pewnym szczególnym i o dziwo uniwersalnym podstawieniem. To rzadkość jest w matematyce, że podstawienie jest uniwersalne. Weźmy przykład. Obliczyć całkę z bardzo prostej funkcji 1 przez sinus x dx, którą można różnie liczyć, ale zastosujemy pewne podstawienie. Oczywiście funkcja ma swoją dziedzinę, x różne od kpi, na dziedzinie jest ciągła, funkcję pierwotną ma. Otóż proszę spróbować podstawieniem za sinus, za kosinus, za tangens. Będzie trudno w rachunkach. Wtedy stosujemy podstawienie, które jest omawiane w literaturze jako podstawienie tangens x pół, mówimy krótko. Czyli podstawiamy za tangens x pół
nową zmienną w podstawieniu. I co się dzieje wtedy? Otóż wtedy stąd x pół równa się arcus tangens t. Czyli sam x równa się 2 arcus tangens t. Co ja robię? Na razie przekształcam to podstawienie, to równanie. I różniczkuję dopiero teraz stronami w tej algorytmie całkowania przez podstawienie. Czyli dx równa się 2, pochodna arcus tangensa 1 plus t kwadrat w mianowniku i dt. Mamy już wyrażenie na dx. Czego nie mamy? Sinus x. Korzystamy teraz z faktu, że sinus x, z faktu, z tożsamości, że sinus x to jest 2 tangens x pół przez 1 plus tangens kwadrat x pół. No, dość trudna może tożsamość, ale gdyby ktoś chciał sobie szybciutko udowodnić, to tylko wskazówka. Zamiast tego x niech napisze 2x pół, rozpisze sinus podwojonego kąta na 2 sinus x pół razy kosinus, podzieli przez jedynkę, którą zapisze dla kąta połówkowego x pół i podzieli licznik i mianownik przez kosinus kwadrat x pół i otrzyma ten wzór. Czyli przy naszym podstawieniu to jest 2t przez 1 plus t kwadrat. Akurat w naszej całce nie ma kosinusa, ale jak już tak blisko jesteśmy, to dodajmy, że gdyby kosinus był, to jest 1 minus t kwadrat przez 1 plus t kwadrat. On tu nie będzie potrzebny. Kontynuujemy, czyli mamy całkę. Dx może najpierw, szukamy dx, jest tutaj. Czyli to jest 2 podzielone przez 1 plus t kwadrat dt podzielone przez sinus x. Jest tutaj 2t podzielone przez 1 plus t kwadrat. No i co wyszło? Dwójka się uprościła, 1 plus t kwadrat się uprościło i z tego wszystkiego została całka z dt przez t, czyli bardzo prosta całka, czyli logarytm z bezwzględnej wartości t, czyli logarytm z bezwzględnej wartości tangens x pół plus stała c i jesteśmy skuteczni. No więc tak, całkujemy wyrażenia trygonometryczne. Przy tym podstawieniu tangens x pół, przy tak prostej funkcji, 1 przez sinus x, wyszła funkcja 1 przez t finalnie. Ale gdyby to wyrażenie było trudniejsze, bardziej rozbudowane, na przykład 1 przez sinus x plus kosinus x w mianowniku, to też to podstawienie będzie skuteczne, ale funkcja, którą tu uzyskamy, zawsze będzie wymierna. I dlaczego mówimy, że podstawienie jest uniwersalne? Bo to podstawienie w przypadku odpowiedniego modelu funkcji, o którym mówiliśmy na początku, zawsze doprowadzi nas do całki z funkcji wymiernej. A całka z funkcji wymiernej jest liczona według algorytmu już sprawdzonego, który jest pewny i wykonalny dla każdej funkcji wymiernej. Podsumujmy. Całkujemy wyrażenia trygonometryczne według zasad ogólnych, czy funkcje trygonometryczne, przekształcając, stosując różne tożsamości trygonometryczne, stosując całkowanie może przez części, może przez podstawienia, takie czy inne, które się narzucają. Wreszcie w przypadku pewnych modeli, o których tu mówiliśmy, często stosujemy podstawienie za sinus, nową zmienną, za kosinus, może za tangens i wreszcie istnieje coś, co krótko nazywamy podstawieniem tangens x pół.